Panie Pawle, chciałam pogratulować dzisiejszej statuetki Super Wiktorii za właśnie nagrodę literacką. Proszę mi coś opowiedzieć o książce. Nowa książka jest dla mnie nowym krokiem w kierunku pisania różnorodnie. Wcześniej pisałem książki fantasy, opierały się one głównie o świecie mocno daleko odbiegającym od tego naszego. Tym razem chcę oprzeć książkę na sytuacji pewnego chłopaka, który miał zaburzenia psychiczne, ponieważ widywał pewne duchy, miał przepowiednie paranormalne. Uciekł od tego, po 6 latach wraca do rodzinnego miasta, aby pomóc swojemu młodszemu bratu, który zaczyna mieć te same problemy. Więc dla mnie po tylu latach to jest kolejny krok do tego, do napisania czegoś zupełnie innego i było to zarówno dla mnie wyzwaniem, jak i ogromną przyjemnością. Rozumiem, a jak długo trwało pisanie takiej książki? I to jest ciekawe, bo wcześniej każda książka zajmowała mi około roku. Mimo to, że miałem dużo innych zajęć, jak granie w piłkę czy tworzenie nawet gry komputerowej, tak tym razem dzięki i przez koronawirusa, jak wszystkich nam pozamykali w domu, napisałem tę książkę w 5 miesięcy, mogłem się zupełnie oddać tej historii, więc tym bardziej teraz jestem bardzo ciekawy odbioru czytelników, bo pierwszy raz miałem sytuację taką, gdzie mogłem się tylko i wyłącznie skupić na pisaniu książki. A w jakich księgarniach możemy kupić książkę, znaleźć? No mam nadzieję, że będzie to Empik, Świat Książki i oczywiście na stronach internetowych. Rozumiem, a jeszcze jeśli chodzi o tworzenie gier internetowych, tak? Jak to wygląda? Jakie gry udało się już stworzyć? Jesteśmy rok po wydaniu gry Devil's Hunt. Jest ona na bazie mojej pierwszej książki Równowaga. Jest to gra mocno oparta na kombacie. Więc każdy, kto lubi ten rodzaj gry, zapraszam serdecznie do spróbowania. Rozumiem. A co chodzi, jeśli chodzi o piłkę nożną? Czy jeszcze też udaje się grać, czy... Na tą chwilę jestem reprezentantem polskich pisarzy w piłce nożnej. Gramy z różnymi pisarzami dookoła Europy, więc super zorganizowane przez Zbigniewa Masternaka, również pisarza. Ja w wieku 26 lat jednak skończyłem grać w piłkę. Musiałem podjąć decyzję, czy jednak będę pisał książki i strony artystyczne, czy zostać w kierunku sportowym. Jednak doszedłem do wniosku, że chyba jednak lepiej czuję się w stronie pisarskiej. Rozumiem, czyli jednak ta pisarska droga wygrała. W takim razie życzę dalszych sukcesów i wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.